mówię do niej Jolka, czyli moja najlepsza modelka z książki pod tytułem Z Polski do Ameryki. Wielkie białe auto z napisem FedEx zatrzymało się z piskiem opon przed moim domem. Ubrany w brązowy kombinezon facet wyskoczył z niego szybko. Załadował wielkie pudło na wózek, na kółkach i pchając go przed sobą podjechał nim do frontowych drzwi mojego domu. Widząc wszystko od początku na kamerach systemu obserwacyjnego, czekałem już na niego w pełnej gotowości w otwartych drzwiach. Podpisałem pakietowanie i podziękowałem doręczycielowi. Wturlałem pudło do salonu i zniecierpliwy zacząłem je otwierać. Rozciąłem nożem szeroką taśmę i otworzyłem kartonowe ściany na boki. Z pudełka wysypały się małe kawałeczki styropianu, które wypełniały wolną przestrzeń i dodawały amortyzacji, chroniąc przesyłkę przed rozbiciem przy uderzeniu albo upadku. Rozwinąłem zawartość paczki z plastikowej folii zabezpieczającej z bąbelkami powietrza. Długo czekałem na ten moment. Zamówiłem ją jakiś miesiąc temu. Specjalny order. Przyleciała do mnie z przeciwległej strony Ameryki, bo aż z Kalifornii. W sam raz na święta. Zabrało mi to ponad godzinę, żeby ją poskręcać z kawałków, ustawić w pionie na szklanej okrągłej podstawce i potem jeszcze ubrać. Stała przede mną wysoka, szczupła i zgrabna w czerwonej miniuwie, w czerwonych szpilkach rozmiar 7, w czarnych pończochach z szerokim wzorkiem na udach, w czarnym, trochę przeźroczystym, opiętym gorsecie, który jeszcze bardziej podkreślał jej wyprężone do przodu piersi. Na głowie miała perukę z pięknych, prawdziwych, kasztanowych włosów. Założyłem jej na szyję prawie całą biżuterię, którą miałem w górnej szufladzie. Dwa srebrne łańcuszki z serduszkami na dole, dwa z krzyżykami, dwa naszyjniki z białych pereł i na obie ręce włożyłem jej kilka srebrnych bransoletek, takich z czerwonymi szkiełkami. Na jej smukłe dłonie wsunąłem czerwone, długie rękawiczki. W pasie przepiłem ją srebrnym paskiem z dużą klamrą na przodzie. Wyglądała oszałamiająco. Zawsze chciałem mieć taką piękną dziewczynę. Tym razem Jolka miała doskonałe proporcje. Nie była już za niska, za gruba, za szczupła, nie miała wielkiej dupy albo krzywych nóg. Była po prostu perfekt. Nareszcie będę miał kogoś, kim mogę się opiekować, pomyślałem sam do siebie i uśmiechnąłem się w duchu. Wkrótce Jolka stała się moim najlepszym przyjacielem. Opowiadałem jej o wszystkim, co zdarzyło się tego dnia w pracy. Mówiłem jej, co mnie boli, skarżyłem się na kolegów. Jolka słuchała w milczeniu ze zrozumieniem. Nigdy jeszcze nie powiedziała nie do mnie. Nigdy nie sprzeczała się ze mną, albo nie chciała mnie słuchać z powodu bólu głowy czy innych wymyślonych dolegliwości. Razem oglądaliśmy te same filmy do późna w nocy. Nie musiałem już, tak jak z innymi dziewczynami w przeszłości, oglądać idiotycznych romansideł i udawać, że zachwycam się jakimś kolejnym miłosnym serialem. Teraz oglądałem z Jolką już tylko filmy kowbojskie i czasami kryminalne. Jolka nie wściekała się i nie wyrwała mi pilota z ręki, nie przełączała mi kanałów i nie chodziła wcześniej spać, zostawiając mnie samego w nocy. Z kolei rano, tak jak ja, lubiła długo pospać i nie musieliśmy się zrywać z łóżka o 6 rano. W czasie śniadania nie zwracała mi uwagi na mlaskanie albo na to, że nie wstawiłem brudnych talerzy do zmywarki albo że nie wyniosłem znowu śmieci na ulicę już od tygodnia. Jolka lubiła też słuchać tej samej muzyki. Nie musiałem już zakładać słuchawek na uszy, żeby nie przeszkadzać innym. Wieczorem albo w weekendy Jolka bez słowa zakładała ubrania, które dla niej osobiście wybrałem. Nie miała problemu z ubieraniem prowokujących krótkich spódniczek i obcisłych koszulek. Nie lubiła za to nieatrakcyjnych 3 numery za dużych, długich spodni, szlafroków czy piżam. Nie znosiła zakręcać włosów w lokówki i nie nacierała się śmierdzącym kremem. Nie kąpała się godzinami w wannie i nie zostawiała swoich szczoteczek do włosów, wsuwek i biustonoszy rozłożonych po całej łazience.
nie paliła papierosów i co najważniejsze, nie upijała się na imprezach w towarzystwie moich znajomych. Nie wchodziła im w stanie nieważkości na kolana i pokrojomo przede mną do łóżka. Jolka nie przynosiła mi wstydu. Nie rzygała po ścianach, była za to bardzo lojalna i wierna. Można powiedzieć, że odwzajemniała moje uczucia w 100%. Sądząc po jej zgodnym zachowaniu, była we mnie bardzo zakochana. Ja ze swojej strony myślałem o niej ciągle. Martwiłem się o nią, czekałem na spotkanie po pracy i przez cały dzień myślałem, co jej dzisiaj powiem, jak ją znowu zobaczę. To było dobre uczucie. Wiedziałem, że jest ktoś, kto czeka na mnie w domu i tęskni. Nareszcie miałem kogoś, do kogo mogłem wrócić. Nie byłem już sam. Podczas mojej wycieczki do Nowego Jorku na Manhattan, nie zapomniałem o Jolce. Kupiłem jej nową seksowną bieliznę i zrobiłem zdjęcia jej koleżankom stojącym cierpliwie w oknach wystawowych sklepów na 5 Alei. Po powrocie do domu pokazałem jej moje zakupy. Jolka ucieszyła się bardzo. Była wdzięczna. Jolka była bardzo cierpliwa i wyrozumiała. Nigdy mnie nie krytykowała, nie skarżyła się, nigdy nie krzyczała i nie wyzywała mnie od łajdaków, nawet jak czasami zdarzyło mi się nie wrócić do domu na noc. Zabierałem ją na plenery. Jolka pozowała mi do zdjęć w różnych miejscach i w różnych pozycjach, o których nawet nie śniło się innym dziewczynom. Testowaliśmy razem nowe fotograficzne pomysły. Jolka przymierzała dla mnie różne ubrania. Uwielbiała to robić. Ponieważ miała doskonałe proporcje, wszystko wyglądało na niej dobrze. Jakby nie było, to do tego właśnie została stworzona. Potem w mojej książce Teoria wszystkiego w rozdziale z aktami i portretami kobiet poświęciłem jej kilka stron. Już dawno nie kupiłem jej nic nowego z ubrań. Pomimo tego Jolka nie skarży się, nie narzeka. Wręcz przeciwnie, jest bardzo wyrozumiała, czeka na swoją kolej. Rozumie, że chwilowo jest ciężko z kasą i musi na razie zadowolić się starymi ciuchami. Jolka jest zawsze ze mną w studio. I nawet kiedy piszę to opowiadanie, Jolka cierpliwie stoi za mną w głębi pokoju. Wpadające przez skylight promienie zachodzącego słońca odbijają się w jej biustonoszu, który zrobiony jest ze szklanych koralików i kawałeczków rozbitego lusterka. I rozpryskują się na przeciwległej ścianie setkami małych światełek. Dzisiaj w nocy ma spaść pierwszy śnieg. W tym roku na święta nie będę już sam.